Hej, no i witam Was po przerwie. Ciekawe, ile jeszcze mi tego live'a tutaj zajmie. Czy będzie na przykład to pół godziny, czy może jeszcze więcej? Już powoli jakoś idę do końca, ale... No i cóż, powiem Wam tak. Czytałam w internecie, przez to właśnie przerwa była dłuższa niż planowałam. Czytałam w internecie i to się okazało, że wszyscy uparcie pisali, że obojętnie, czy zabijasz, czy nie zabijasz, tego gościa należy zabić, bo inaczej się nie da. Co jest mega ciekawe, bo... Znaczy ciekawe, ale jednocześnie moim zdaniem złe, w sensie bezsensowne, no bo jak? Teraz nie będę mogła wyjścia znaleźć, bo jestem bardzo zdolna. Jak do cholery, jak? Dlaczego ja mam go zabijać? Dlaczego nie dało się tego ominąć, skoro innych mam nie zabijać? I to się nic nie liczy wtedy? Przecież to też powinno być wtedy to złe zakończenie. Nie wiem, ja nie rozumiem, kompletnie nie rozumiem, co się tu dzieje, ale... Co ja mogę? No nic nie mogę, tak... tak wyszło i mam nadzieję tylko tyle, że kto to pisał, a raczej ci, co to pisali, mają rację. Bo jakby się okazało, że musiałabym, nie wiem, już by mi się chyba nie chciało trzeci raz, sama nie wiem. Bo już wiecie, tak daleko doszłam i musiałabym jeszcze raz, zresztą nawet nie tyle jeszcze raz, bo jakby to nie ma sensu, bo ja nie wiem, czy da się go jakoś uratować. Jak czytałam jakieś rozwiązania w internecie, to dwie osoby właśnie pisały, że trzeba go zabić. Więc no kompletnie nie wiem, jak mam to interpretować, no ale skoro tak powiedzieli, no to co ja mogę, tak, no. No cóż, no cóż. Nie wiem. Znowu te schody, po których nie umiem chodzić. Ale mogę wejść do budynku. No dobra. Znaczy no, w sumie zabiłam, no to wiecie, ale... Dzwoni, dobra, już. Ciekawe, ciekawe. A nie. No bo ona... Ojej. Już miałam nadzieję, że uda mi się jej nie zabijać. I teraz pytanie, czy jednak... No, będę musiała się męczyć, tak? To nie jest zabawne, że jakby zwykle w grze wiecie, żeby, nie wiem, pokonać przeciwnika, jakiegoś bossa na przykład, trzeba się namęczyć, tak? A to jest gra... Pozbądź się. Oczywiście! Wyrzucę przez okno, a co se będę? Na pewno nie będą niczego podejrzewać. No, więc jakby... A tutaj znowu trzeba się w cholerę namęczyć, żeby nie zabijać. I to jest ciekawe, jeszcze nigdy takiej gry nie widziałam. W The Works of Mercy? No, mówił takim tonem mało wesołym, ale mimo wszystko żył. Pod prąd. Piękne. No, to twoja wina, tak troszkę. Tak, na pewno mam wybór, a poza tym jakby... Jak nie zabijam, to źle. Jak zabijam, to też źle. Bo mówi, że to moja wina, że coś tam wypomina, że idę pod prąd, cokolwiek. O, znowu ta scena. Mówiłam, że gruszka, a tu nie ma takiej odpowiedzi, więc pocałujcie się. Chociaż szczerze mówiąc, już dawno gruszek nie jadłam. Ostatnio jakoś tak, nie wiem, mandarynki, banany, no nie wiem. Ogólnie ja nie przepadam za owocami, chociaż ostatnio więcej jem. Tak, pytanie o owoc jest bardzo ciekawe, ale... W sensie, no nie wiem, ja uważam, że wszystkie pytania są ciekawe, w stylu, nie wiem, czy ulubiony kolor, czy jakieś inne tego typu bzdury, ale mimo wszystko, no mimo, że to jest dość ważne w takich relacjach bliskich, chociaż nie mówię, że jakoś bardzo, ale jednak jest dość ważne, ale kurczę, na pewno nie w przypadku, kiedy mam ludzi mordować. To będzie trudne. To, że ona... Znaczy, no ona wie, że mam rodzinę, to też nie fajne, ale jakby nienawidzę takiego myślenia. Zdradza ten, kto ma rodzinę. Koniec, kropka. Ja wiem, że gdyby ona powiedziała, nie zgadzam się, bo masz rodzinę, ale mimo wszystko, kurczę, no... O niej nic nie wiemy, chyba nie ma męża i dzieci, więc skoro tak, do jasnej cholery, to on odpowiedzialny jest za to, a nie kobieta. Nie, nie kupuję tego. Ja wiem, że ona nie była jakaś taka miła i w ogóle, ale no...
to nadal jest o wiele mniej winna niż on. I nie mam zamiaru upierać się, że jest inaczej, bo to prawda. Tyle. Tyle mam do powiedzenia. No dobra. Turlaj się. No, turlaj się. Na o. No. Seriously? Jakoś mi uszy bolą już od tych słuchawek. Ale trudno. Idziesz czy nie idziesz? Znaczy, lepiej żebyś nie szła, bo nie chcę cię zabijać, ale podejrzewam, że przyjdzie, skoro się nie da tego uniknąć. O! On ma halunki, jak ją widzi. Ciekawe. To ten to na to wpływał? No właśnie, mógł mnie otwierać. O, to ona go zostawiła, ciekawe, no to jak? Nie dramatyzuj. Nie posuwam prostytutek. Tylko je zabijam. Dobra, nie zabiłam tym razem. No właśnie, no to nie narzekaj. Zresztą jak to będzie romans, no to zdecyduj się, tak? No to akurat prawda. Tak, stęskniłaś się ze mną. No cóż, może jemu nie brakuje. Tak, nie chcę wyjść na łatwego, mimo że już nie spał. No cóż, może racja. Podoba mi się. Fajna obietnica. O, jakie to dramatyczne. To, że nie chce zdradzać żony, to znaczy, że jest niewolnikiem. O, ciekawe. Ciekawsza rozmowa niż tamta, jak chciałam ją od razu zabić. To ona robi z niego czubka? Sam tak mówił, o. No może ten szantaż nie jest miły, ale co ma to do tego robienia czubku? Okej. Ciekawe, czy to prawda. Brzmi smacznie, bo to by znaczyło, że wszyscy tutaj są źli. Tak naprawdę, chociaż ja wiem. W sumie każdy człowiek ma tam coś za uszami. Wybaczam ci. Nie wiem, w sumie zwica mi to, ale... Ale powinna ją wyrzucić, więc... Może, nie wiem, ale nie chcę... O, ciekawe. Ale nie chcę cię zabijać. Poza tym ty się zdecyduj, babo. Albo jesteś zazdrosną żonę, albo od prostytutki, których nie ma. Albo chcesz seksu. Albo mu współczujesz. No, zdecyduj się. O, znowu nasz miły sąsiad. Dobrze, że ja nie mam takich sąsiadów. Co ciekawe, moja sąsiadka chodzi codziennie do kościoła, mimo że jakby ciężko jej idzie chodzenie już, tak? Ale jakby nigdy nie słyszałam w domu, żeby puszczała jakieś te, nie wiem, no, msze, czy nie wiem, czy się modliła na cały regulator. Więc szacun, tak, dla niej. Amen. Mogę już? No. Amen. A jak powiem amen, to co się stanie? Bo wtedy mnie opieprzył. Czy on się dalej modli, mimo że powiedziałam amen? Znaczy, w sensie nie, że ja powiedziałam, ale on powiedział amen. No, te, przepraszam bardzo, amen znaczy, że koniec. A nie, a on dalej. On dalej się modli. Amen. Dobra, drugi raz, okej. Okay. W ogóle to musi fajnie się brzmieć, jak ja siedzę i wrzeszczę. Amen. Uwielbiam. Uwielbiam. Swoją drogą, jak powiedziałam, że się zamknął, to zaczął mnie wyzywać od grzeszników.
A jak się z nim modliłam, to się nie wzruszył. Nie wiem, czemu ta scena mi cholernie przypomina Miałczyńskiego. Jak on się kłócił z sąsiadem, że on puszcza Chopina na cały regulator, czy tam, nie wiem, Bacha, ktokolwiek. A on do niego, tak? A pan tutaj gości sprowadza. Okej. Okay. Oh my gosh. Gości sprowadza i robi dziwne rzeczy. On mówi, ja nie mam żadnych gości. I on się na tym, układał na kanapie, a to tak, wiecie, skrzypiało. No, nieważne, uwielbiam tę scenę. Ale dostałam głowę i mam palusiek. A to jest drugi palusiek czy pierwszy palusiek? Bo teraz nie wiem. A nie, bo dwa dostałam, że nie pamiętam. Dostałam główkę, juj! Jak się cieszę, jej! Ale to jest ma kochanka, nie? Ona miała taką fryzę. Zresztą nie wiem, jak żona wygląda chyba. Czyli mówiąc krótko, powinna była ją otruć, bo jakby myślę, że otrucie jest przyjemniejsze niż odcięcie głowy. Już nie mówiąc, żeby się tego nie spodziewała, a on musiał jakoś napaść na nią, na korytarzu, cokolwiek, ale jeśli uznamy, że to główny bohater morduje i to on zabił, fajnie macha tą głową, i to on zabił swoją kochankę, to jak mogłam jednocześnie być w domu i na korytarzu ją zabijać? Nie wiem. Zastanawiam się naprawdę, bo jakby ta gra nie jest. Nie jest fantastyczna, więc nie wiem. Juj, paluszek do lodówki, w sumie prawda. Znaczy nie wiem, czy to nie za późno, ale tak się robi. Znaczy nie do lodówki, no ale. Woreczek z lodem, czysty i heja. I z wodą. Ty kaktusie! Jak to było gdzieś, nie pamiętam. Tak, mówiłeś to już. No i to. A, czyli, że on mówi mu, że to, że on się przedstawia jako, nie, znaczy innym nazwiskiem, tak? Bo nie przedstawił się jego, ale że mówi prawdę, czyli, że on sam chce tego zabijania, tak? Macie jakieś lustro w domu, bo ja chcę się przekonać. Poza tym, ja znowu swoje wampiry się nie odbijam w lustrze, a nie potwory, w sensie potwory jako mordercy, czy ja coś tam, nie wiem. Aha. Czyli on mówi, że powie mi, kim jest, kiedy naprawię antenę, a raczej nie naprawię, tylko zawołam gościa. Porozmawiałem w cztery oczy i zmądrzejesz. Aha, czyli jakby on mu mówi, że jeśli on jakby zawoła elektryka, to wtedy zrozumie, że to on jest elektrykiem, tak? Ale to jest bez sensu, bo to, że zawoła elektryka, to znaczy, że jest elektrykiem, a nie, że jest mordercą. Znaczy, nie wiem, ja tego nie kupuję za bardzo. Ale nieważne. No, ktoś dzwoni? Nie, dobra. Ja już po prostu w tej grze, ta gra się powinna nazywać symulator odbierania telefonu, wiecie? I chodzenia po pokojach, bo to się nic więcej nie robi. Główka jak krzywo obcięta. Fuszerka normalnie. Chociaż z drugiej strony gostuś jest tym, elektrykiem, a nie lekarzem, jak Hannibal, więc. Swoją drogą wzięło mnie ostatnio na Hannibala, wiecie? W sensie na ten serial. Oglądałam go kiedyś, jak wychodził. Ileś pierwszych odcinków, nie wiem ile. I pomysł mi się podobał. Ten gość grający Hannibala jest mega, mimo że myślałam, że nikt mi się nie spodoba po Hopkinsie, ale naprawdę fajnie gra. Historia jest też ciekawa, ale no nie wiem, jakoś tak nie mogłam zdzierżyć tych halunów, tego policjanta, jakby. W oryginale on nie był taką dupą wołową i. No jest policjantem, nie powinien mieć jakichś, nie wiem, problemów psychicznych, no serio. Da się włożyć do lodówki? Jak chcieć. I ogólnie zawsze jakoś tak wydawało mi się, że jakieś takie, nie wiem, napięcie seksualne jest między Hannibalem a, nie pamiętam jak on się nazywał, nie wiem, tym gościem, ale, no nie wiem, myślałam, że tylko ja wszędzie widzę gejów, tak? Ale jak czytałam w internecie, to podobno jakby. Znaczy, autor nigdy wprost tego nie powiedział, ale tak sugerował, że. Wiem, że to nie na temat, ale spoko.
że jakby Hannibal nie jest człowiekiem, tak według niego, i przez to jakby jest otwarty na wszystkich ludzi. W sumie ja bym to nazwała, nie wiem, wprost tego nie powiedziała, taki, ja wiem, panseksualny w sumie. Za to ten drugi nie, że był hetero i tak dalej. No nieważne. Wiem, że nie na temat, ale na razie chodzę i noszę głowę, bo nie dało się jej włożyć do lodówki. Będzie przy lodówce otwartej. Powiedzmy, że to coś pomoże, chociaż I don't think so, ale spoko. Dobra. Nie ma jak nawijać o Hannibalu przy tym. Swoją drogą dowiedziałam się, że to są tylko 3 sezony, po kilkanaście odcinków, więc biorąc pod uwagę, że oglądam Naruto, który odcinków ma 1000, a dalej trwa, to wiecie, a tamto się już skończyło, to wiecie. Chciałabym obejrzeć kiedyś, no. Okej, okay. Mamy numer drugi. Okej. Okay. Co my tu mamy? Ostatni numerek z 3. 2. I potem już nie trzeba będzie się więcej męczyć z tą karteczką, bo już mam wszystko. I teraz zobaczymy, co z elektrykiem. Czy da się go, a czy nie elektryk, tylko gość od anteny. Czy da się go pozbyć? W sensie pozbyć, żeby nie przechodził, a nie pozbyć, żeby zabić. Never mind. Odbierasz koleś, czy nie odbierasz? A właśnie, skoro ja jestem nim, to jak ja mam odebrać telefon? I co, on nie zauważył, że to jest jego numer? I on dzwoni chyba nie na prywatny, tylko na do pracy. A on nie jest w pracy, bo kolega go pieprzył. A mogę powiedzieć, pomyliłem się, czy on wtedy powie nie, to mów. A nie, udało się. Myślałam, że będzie gadał. I co dalej? Znowu nas opieprzy gostuś. Ciekawe, ciekawe. Fajne, to jest naprawdę fajne, że są dwa zakończenia i każdy jest... No nie zakończenie, bo jeszcze nie zobaczyłam, ale wiecie, różne rzeczy się dzieją, inne rozmowy, jakieś tam morderstwa, fajne to jest. Ubóstwiam gry, które mają kilka zakończeń. Tyle powiem. And? Długo jeszcze? And? And? And open up. O. Aha, teraz ten gostuś. Otwierać, policja. Jak to było w 13 posterunku, jak ten, jak brat krzyczał do siostry. Otwierać, policja. Dobrze, że przyjechaliście. Uwielbiam. No właśnie, nie udowodni niewiniątka. Kto wyniosą? Powinieneś powiedzieć, że ty mnie wyniesiesz. No właśnie. Czyli trochę się nie opłaca. Jeśli już o tym mowa. No może nie on, znaczy powiedzmy, bo on nie wie, ale... Pewien gość. No, nie uwierzyłby mi. A skąd wiesz, że zawsze, skoro mnie nie znasz, chyba? To dawaj. Niech strzela. Nie no, mogę go wpuścić, bo jakby... Jego nie będę zabijać. To też jest ciekawe, nie? To jest chyba jedyna postać, której nie zabijam. To nie jest ciekawe? Pozwala mu się jeszcze przespać i tak dalej. No właśnie. No... Nie wiem, ale... No właśnie. W teatrze, zgadzam się. Dobry, dobry.
I'm sorry, I just wanted you to notice me. O, przeprosił, jaki to jest romantiko. No, chyba nie. Czy ja wiem? No właśnie. Niestety, tak to działa. Śmierdzi od pana. No w sumie nie wiem, czy wypada pytać, ale to lepsze niż to pierwsze. Nie, nie wiem. Uwielbiam ten tekst. Wie pan? Nie, nie wiem. Aha. Jakie klatce. Aha, w więzieniu może w sumie. Swoją drogą... Długo mogłabym opowiadać o więzieniach, które według mnie robią jeszcze gorzej ludziom niż lepiej. Ale jakby powinno się właśnie też dbać o ich zdrowie psychiczne, o to, żeby wiedzieli, jak wygląda świat, bo jak długo siedzą, to faktycznie mogą później się bać. Czy jakby, nie wiem, to jest psychiatryka, czy właśnie z więzienia. I potem jest jeszcze mu gorzej się przyzwyczaić do tego zwykłego życia. Aha. Ciekawe, to tak jak główny bohater. To też jest on? Oj tam. No właśnie. Okej. Ale on wtedy chciał spać. Nie tam. Bóg pana sądzi. Jasne. Nienawidzę tego tekstu. Nie Bóg, tylko sąd, a poza tym już go sądził, więc o czym tu gadać? I znowu ta święta dymfna. Ciekawe. Ta sama ulica, gdzie on mieszka, nie? Jak było, że to jest ta patronka osób chorych psychicznie. Czy on sobie poszedł? Ale on miał iść spać. To nie jest ten sam facet? What the hell? Dlaczego on nie poszedł spać? No ale ja to co? Bo ja wtedy pamiętam, że nie otworzyłam za pierwszym razem, bo źle kliknęłam i otworzyłam za drugim. I myślałam, że on po prostu wrócił. A mogę to jabłko zjeść? Bo skoro ono jest przygotowane dla kochanki, znaczy obojętnie w sumie dla kogo, bo jest zatrute, to mogę zrobić jak w tym igrzyskach. Znaczy to nie do końca, ale... English. I co dalej? Poczytamy sobie książki. Ta za Englishem po prawej stronie przypomina mi troszkę chyba siódmą część Harry'ego, angielskie wydanie, tak mi wydaje się, takie kolory. Pamiętam jak po angielsku wyszedł ten Przeklęty Dzieci, jak ja to mówię, a polskiej wersji jeszcze nie było. I siedziałam w księgarni, a raczej stałam i czytałam sobie po angielsku. I pamiętam, że trafiłam na fragment, w którym... jakby Rose mówiła do Scorpiusa, że słyszała, że on jest dzieckiem Narcyzy i Woltka, która cofnęła się w czasie, żeby dać się zapłodnić. I pamiętam, że miałam takie... Powiedzcie, że ja to źle zrozumiałam po angielsku. Na szczęście to była tylko plotka, ale... Znaczy chyba. Nie no, była, ale... Pamiętam, że miałam takiego mindfucka po prostu. Ale się popłaczę. Biedny Skorpius. Swoją drogą, skoro tak, to Narcyza powinna się z nim rozmnożyć wcześniej do cholery, a nie czekać, aż on wykituje. Zwariuję zaraz, oh my gosh. Dobra. Widzicie, czyli to jest drugi facet. Myślałam, że to jest ten sam. Zresztą ten pierwszy nie był biały? Nie jestem pewna. Mam sklerozę. No właśnie. To nie jest chore, że wszyscy dziwni ludzie nic nie robią, tylko łażą do mojego domu. Mają napisane na drzwiach. Bo ja dzisiaj wszystko mi się kojarzy. Jak w Hobicie. Ten znaczek, co Gandalf zrobił, nie?
mają napisane: tu mieszka świr, który wszystkich wpuszcza. Wiecie, że się popłakałam od tych wolutko narcyzów. Uwielbiam. Skąd ja mam wiedzieć? Ja nikogo nie widziałam. Hello. Tak. Mam sąsiada. Jak zacznę wrzeszczeć jakieś niemiłe rzeczy, to pewnie zacznie się modlić. Może być? Tak. Albo się naćpam i pójdziemy do mojego ojca, martwego zresztą, ale nie przejmuj się. I tam też jakiś krzyż widziałam na korytarzu. Szaleniec, czy ja wiem? Znaczy jak magiczny, no właśnie, ale... Ja tam nie wiem. Przeczytałam kura. Jestem taka grzeczna, że przeczytałam kura. No właśnie. O, ciekawe. Może to prawda, kto wie. To skoro dużo podróżujesz, to spieprzaj stąd. Znaczy, jeśli dasz radę, no nie, bo jakby... Dzięki temu masz chyba łatwiej, nie? Niż jak ktoś tu mieszka całe życie i tak jakoś jest przyzwyczajony. Chciałabym wiedzieć, kim jest, ale... Wypadałoby zaproponować mu sen, bo może później sobie pójdzie. Chociaż ja wiem, czy to ma znaczenie. Jeszcze była ta baba, co ją miałam zakopać. No właśnie. Dawaj, jestem tak samo popieprzony jak ty. Ty będziesz mi opowiadał o... duchach kobiet, które latają nad miastem i nie mają oczu. A ja ci opowiem o tatusiu, który nie żyje, ale żyje. I o gościu, który każe mi zabijać, ale jest mną. Nie zaglądaj do szafy. Na zasadzie, jak powiem nie zaglądaj do szafy, to zajrzysz, tak? Ciekawe. Zresztą ja tam powiedziałam chyba ostatnio, żeby nie zaglądał, on powiedział, że oczywiście, że nie. W sensie, no bo mu zależy na tym, żeby się móc przespać, nie? Ale ciekawe. Czy by był w stanie powstrzymać ciekawość tylko po to... O, lepiej widać napisy. Tylko po to, żeby go nie wyrzucił. Zresztą czasem lepiej nie wiedzieć. Tak się wyrażę. Piękne oczko z żyłkami popękanymi. Dobranoc. No, tam chyba trochę inaczej wyglądał. A ma oczy otwarte. W butach śpi. Znaczy, no może z daleka od kołdry, ale jednak. Ciekawe, ile jeszcze mi tej gry zostało. A on nie zobaczył tej wiertarki. Tej głowy. Paluszka, czy dwóch paluszków. Ja bym na jego miejscu stwierdziła, że już wolę ducha baby. Tak nie wiem w sumie. Ja wiem. W sumie nie wiem, co bym wolała. On jest mordercą i świrem, ale przynajmniej jest prawdziwy, a ludzie jednak się boją czegoś, czego nie rozumieją, no nie wiem. Chcesz przytulankę? Rzucę ci ją na głowę, będziesz się cieszył. Albo możesz z nią zrobić coś. Chyba, że ten, stężenie pośmiertne, to wtedy może boleć. Albo może jej zęby wybić. Jak to się czasem robi z... No, nieważne. Ja nic nie powiedziałam. Okidoki. Mamy telewizor, ale on działa, ej. Aha, już nie działa. Czyje to łoczko? Ciekawe, ciekawe. Da się go wyłączyć, cokolwiek przełączyć, nie wiem zresztą. Aha, głowa mi spada, no trudno.
Da się, bo się nie da. Sama nie wiem. Nie ogarniam, proszę państwa. Dobra, no to teraz będzie pochowanie. Dalej nie wiem, jak to zrobić, czy to ma wpływ. Swoją drogą, nie, może powinnam nie wpuszczać tego gościa, żeby się przespał, skoro ostatnim razem go wpuściłam, nie wiem. Już dawno do nas ten gość już nie dzwonił. Yugin, czy jak mu tam? Ciekawe. O, mogę szafę otworzyć. Joj. Będzie nasza pani? Żywa, martwa? Ciekawe, ciekawe. O, już nie ma halunów. Facet poszedł sobie. To co ciekawe, czego nie było, skoro on przyszedł, jak miał haluny, nasz główny bohater, nie? Nie wiem, otwierać tą szafę, boję się, że zrobię coś tej babie. O, ktoś dzwoni. Dzwoniłeś już do mnie, koleś? What the hell? A ja nie mogłam być tym klientem, bo nie byłam wkurzona. Czy to jest cofnął się czas, czy jak mam to rozumieć? Że co? Że on teraz już nie zabije tych ludzi? O co chodzi? No chyba już idę, nie wiem. Czy już się skończyło wszystko? To jest to dobre zakończenie? Co z tą babą do pochowania? Jestem grabarzem i kocham swoją pracę, wiecie. Ciekawe. No i co dalej? Kolegi też nie zabiłam swoją drogą. Ciekawe, ciekawe. Czy już się gra kończy, czy nie? Mam otworzyć tą szafę? Ja już sama nie wiem. On się sam Czy to jest głowa mojej żony? I drugi albo trzeci palec już się pogubiłam. To nie jest kochanka. Znaczy, ja nie wiem, jak ona wygląda, ale ta wtedy też dostałam. Nie. Czy ja znowu dostałam ciało żony i córki, mimo że uratowałam, znaczy nie zabiłam tych ludzi? What the hell? Chodzi o tego elektryka? Czy to tak ma być? O co tu chodzi? Co się tu odpieprza? Nie rozumiem. Czy ja się i tak zabiłam? Ale wtedy nie wiedziałabym, że to jest ten. Że to ja, bo nie widziałam twarzy tego elektryka. Tylko tyle, że był mój głos raz. To ja byłam i elektrykiem, i tym Yuginem. Czy jak to się wymawia? Co się tu odpieprza, ludzie? Powiem tak, mało ogarniam, ale obiecuję nagrać recenzję gry, więc wtedy więcej się wypowiem. Na razie było ciekawie i pa!